wyjści powstało nie od słowa werbowania, nikogo nie werbujemy, tylko powstało od słowa verbum, łacińskiego słowa. Bo nasze zgromadzenie po łacinie nazywa się Societas Verbi Divini, czyli Zgromadzenie Słowa Bożego. I werbiści właśnie powstało od słowa verbum. XIX wiek to taki wiek, w którym powstało dużo zgromadzeń i to zgromadzeń misyjnych. Jednym z nich jest właśnie Zgromadzenie Słowa Bożego. A jako początek przyjmuje się dzień 8 września 1875 roku, kiedy to w małej, praktycznie karczmie nad brzegiem rzeki Moza w Holandii prosty ksiądz diecezjalny, ksiądz Arnold Jansen, postanowił stworzyć wspólnotę, która przygotowywałaby kapłanów lub kleryków diecezjalnych do pracy na misję. A te czasy były bardzo, bardzo trudne. Między innymi rozwój kolonii, niektóre kolonie były w ciągłym ogniu walk wyzwoleńczych, które trwały do XX wieku, nawet po drugą połowę XX wieku. Ale też jednocześnie ten kontakt, otwarcie się na wiele narodów świata spowodowało, że chrześcijaństwo zaczęło jakby bardziej się ożywiać. I tak też było w wypadku Zgromadzenia Słowa Bożego. To bardzo malutkie i skromne w początkach dzieło bardzo szybko zaczęło się rozrastać. Już parę lat później, w marcu, kwietniu 1879 roku, dwóch pierwszych misjonarzy wyrusza do Chin. Misjonarze Zgromadzenia Słowa Bożego, którzy wywodzili się najczęściej właśnie z krajów języka germańskiego, języka niemieckiego, otrzymali prawo do wyjazdu, a przede wszystkim do ewangelizowania południowego Shandungu. Tych dwóch misjonarzy to dzisiejszy już święty ojciec Józef Freinademetz oraz ojciec Jan Baptista Anser. Obydwaj rozpoczęli tę trudną misję. Jak ojciec Arnold założył to zgromadzenie, to zgłosił się do niego Józef Freinademetz. On pochodził z Tyrolu i pojechał do Chin. To był pierwszy, jeden z pierwszych misjonarzy naszego zgromadzenia, który w ogóle gdzieś wyjechał. I on pojechał do Chin. Tak zupełnie w ciemno. Tam nie było żadnych struktur zgromadzenia, nie było struktur kościoła. Nie znał języka chińskiego, nie znał kultury chińskiej, po prostu tam pojechał. Stwierdził, że chce tam pojechać i pojechał. I bardzo dużo udało mu się tam zrobić. Rozwinął właśnie kościół lokalny, wielu ludzi ochrzcił. Bardzo zżył się z mieszkańcami tamtego regionu. Oni go bardzo pokochali i szli za nim. Był takim prawdziwym pasterzem dla nich. Był tylko jeden problem. Skąd wziąć więcej misjonarzy? Powstał dom San Gabriel pod Wiedniem. Bardzo ważny dom dla naszego zgromadzenia, gdzie zostało otwarte wyższe seminarium duchowne, misyjne wyższe seminarium duchowne. Ale wciąż byli potrzebni młodzi ludzie. Wtedy postanowił spojrzeć i przyjechać na Śląsk. Dosyć długo szukał miejsca, gdzie mógłby powstać dom formacyjny dla młodych chłopców, którzy odkryliby w sobie powołanie misyjne. Kiedy ojciec Arnold Jansen próbował usprawiedliwić ten pomysł,
w ministerstwie w Berlinie, kiedy minister go pytał, dlaczego chce założyć zgromadzenie i dom misyjny na Śląsku, mówił prosto, bo na Śląsku jest dużo rodzin polskich o głębokim duchu religijnym, które mają zdolności językowe na pograniczu, można powiedzieć, kultur. Takie możliwości rzeczywiście były. I będzie może łatwiej tym chłopcom, tym powołanym, tym przyszłym misjonarzom ze Śląska uczyć się takich języków jak trudny język chiński. I to przekonało ministra. Przyjechał do Nysy, która jako miasto na Śląsku uważana jest jako tak zwany Śląski Rzym. I po modlitwie postanowił, że to będzie to miejsce. Za oszczędności i za ofiary ludzi kupił starą owczarnię w Nysie, na tak zwanej Nowej Ziemi. My to dzisiaj nazywamy, kiedyś to było Neuland, teraz się to nazywa Górna Wieś. Niczego tu nie było, tylko pola. Oprócz paru domków. I tu właśnie w tej owczarni, na fundamentach których powstał ten tu dom dobrego pasterza, rozpoczęło się dzieło misyjne na Śląsku. Okazało się, że bardzo szybko idea misyjna rozprzestrzeniła się jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze szerzej, jeszcze, można powiedzieć, bardziej gorliwie i apostolsko po rodzinach śląskich. Jest XXI wiek. Zgromadzenie bezustannie wzrasta w liczbę. Jest coraz więcej, chociaż już nie tak gwałtownie, jak to było w latach powojennych, czy nawet w latach 70., 80. Jest nas na świecie około 6 tysięcy kapłanów i braci. Pracujemy w blisko 70 krajach świata, na różnych kontynentach. Niektóre misje są bardzo trudne. Obserwujemy teraz, że ta idea misyjna i też liczba powołań bardziej przesuwa się, jak całe chrześcijaństwo, w kierunku Dalekiego Wschodu. Mamy bardzo dużo powołań w największym kraju muzułmańskim na świecie, w Indonezji. Bardzo dużo powołań. Jest dużo powołań w Indiach, na Filipinach, w Wietnamie, nieco w Korei, mniej w Japonii. Ale doskonale widać, jak właśnie rzeczywiście chrześcijaństwo coraz bardziej przesuwa się w kierunku wschodu.